Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj w Słowie Bożym Pan Bóg pokazuje nam, żebyśmy trochę zmienili naszą optykę o świecie. Mówi nam, że dał nam swojego Syna po to, żeby nas zbawić, że umiłował świat, że świat jest po to, żebyśmy chodzili w świetle. Czasami wydaje nam się, że mamy dwie drogi, niebo lub piekło i że one są w jakiś sposób równoważące się. Jednak dzisiejsze słowo pokazuje nam, że świat został tak stworzony, my zostaliśmy w taki sposób stworzeni, żeby właśnie dojść do nieba, że niebo jest naszą jedyną drogą, którą powinniśmy kroczyć, a piekło jest właściwie tylko jakimś takim efektem ubocznym naszych decyzji, naszego odejścia od Pana Boga, że tu na ziemi mamy wszystko po to, żeby iść właśnie do światła. Dlatego dzisiaj jesteśmy w wyjściu z krypty naszej, w naszym kościele, po to, żeby pokazać, że nasze życie to jest właśnie kroczenie cały czas do góry, w stronę nieba, w stronę szczęścia, bo po to zostaliśmy stworzeni. A piekło jest tylko naszą decyzją po to, żeby zawrócić z tej drogi, którą dał nam Pan. No i przy okazji, wychodząc z pewnych ciemności, bo jak to bywa też w kryptach, w piwnicach, to Pan Bóg stoi tutaj nam ku pomocy, byśmy zobaczyli, że tak jak mówi święty Jan, opisując słowa Jezusa do Nikodema, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Jak bardzo Pan Bóg zaufał nam, ludzkości, żeby poświęcił swojego Syna. To jest niesamowite, że nasze zaufanie, o którym też dużo mówimy przy okazji trwającego tygodnia miłosierdzia, ma wypływać z tego, że my mamy ufać Panu Bogu, ale dlatego, że On pierwszy nam zaufał i obdarzył tak wielkim zaufaniem, że dał nam swojego Syna i daje nam Go w Słowie Bożym, w sakramentach, a przede wszystkim tak bardzo realnie obecnego w Komunii Świętej. Tak, więc świat został tak urządzony, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy dążyli do Boga. Dostaliśmy od Niego sakramenty, Jego Słowo, Jego Syna. Każdy z nas ma wszystko, żeby być szczęśliwym i żeby być w niebie. Wystarczy, że wyciągniemy po to rękę i będziemy razem z Nim przeżywać nasze życie. Pan Bóg zaprasza nas do współpracy, chociaż czasami nam łatwiej, wygodniej może być w tych ciemnościach, w tym mroku, bo żeśmy się do tego już przyzwyczaili. I to wychodzenie, ten wysiłek, ta współpraca z Panem Bogiem też może być trudna. Ale naprawdę nie lękajmy się i zobaczmy, że możemy spokojnie zaufać Panu Bogu, bo On jest prawdą. To, co mówi, to wykonuje. U nas bywa różnie. Często przy okazji spowiedzi postanawiamy poprawę. Sami wiemy, że nie zawsze w ślad za naszymi słowami idą nasze czyny, ale miejmy tą wdzięczność za Boże miłosierdzie i chciejmy naprawdę dziękować Panu Bogu za Jego Słowo i tego się trzymajmy. Z Panem Bogiem. Z Bogiem.